Dzień dobry. Dobry. Panowie, co tu się dzisiaj dzieje? No, promocja książki naszego kolegi, wodza. Ale to jest aż tak niebezpiecznie, że potrzebuje wodzu wsparcia? Wsparcia, ale tylko wizualnie. No dobra, tak zupełnie na serio. Jesteście tak ubrani, jesteście ze służb specjalnych? Nie. Nie, nie. Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną. Rekonstruujemy działania gromu w tym okresie. Między innymi w tym, w którym jest akcja książki Wodza, czyli okres działań w Iraku i w Zatoce. Od kiedy to się zaczęło? Od kiedy ta pasja w ogóle? Czyli rozumiem, że lubicie grom. Tak, no zaczęło się 10 lat temu. 10 lat temu, tak. 10 lat. No dobrze, i od czego żeście zaczęli? Wasz pierwszy sprzęt, który żeście zdobyli? No, najprostszy kombinezon amerykański, Nomex i buty, bo wtedy tego używali i tego było mnóstwo na rynku, natomiast całą resztę zdobywało się latami, bo sprzęt, który używał polski grom w tym okresie, jest bardzo, bardzo rzadki, ciężki do dostania. Pierwszy Nomex od Amerykanów w kolorze zielonym, kombinezon lotniczy. Dokładnie. Czy to jest właśnie ten? Ten, dokładnie, tak. No dobrze, a jeśli chodzi o broń, czy to jest broń bardzo zbliżona do tej, którą dysponował grom? To jest dokładnie taka sama broń, wyposażona dokładnie w taki sam osprzęt, jaki był używany w Zatoce w tym okresie. I jest to w większości czasu, już dzisiaj w większości są to oryginalne rzeczy, prawdziwe. Chłopak, mówicie 10 lat, to jest kupa czasu, czy ci się nie nudzi? Nie, to jeszcze zbieramy dalej. Jeszcze zbieramy, jest tego mnóstwo, natomiast chłopaki doceniają nas, zapraszając na takie imprezy, poznajemy nowych ludzi, zbieramy od nich, jak my to nazywamy, fanty, czy też części mundurowania i wyposażenia, i to cały czas trwa. To jest zabawa na poważnie. Skąd zbieracie, pozyskujecie ubiór i cały osprzęt, którym dysponuje jednostka specjalna grom? Głównie jest to e-buy przede wszystkim, tak? No bo sprzęt tutaj w Polsce trafia do kasacji, natomiast to, co zostanie, gdzieś tam krąży po aukcjach amerykańskich, niekiedy w Polsce, bardzo rzadko, no większość to jest amerykański e-buy. Czy w Polsce jest wielu takich rekonstruktorów? Z tego okresu mało lub wcale. Kilka osób. Do 10 osób, więcej nie ma. Czy w internecie można gdzieś znaleźć Was, czy opisujecie, nie wiem, swoją działalność? Nie, nie. Działam raczej kameralnie, tutaj wspólnie z kolegami z gromu, byłymi operatorami. Jesteśmy zapraszani na imprezy wewnętrzne również i działamy w tym wąskim gronie. A jakieś takie marzenie na zdobycie czegoś, co jest trudne? No kolega ma dość małe takie marzenie. Chciałby pewną kamizelkę w pewnym kamuflażu, która jest praktycznie niemożliwa do dostania. Natomiast ja zaczynam przezbrajać się z replik broni na broń bojową. I to trwa i kosztuje też. No dobrze, panowie, to czego wam możemy życzyć? Więcej takich imprez. Tego życzymy. Dziękuję. Dzięki.